Moim mi gościem jest Włodzimierz Tomaszewski, radny Rady Miejskiej z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie radny, zdołu, że pan chociaż raz do Holandii polecieć z łódzkiego lotniska? O. Nie, z łódzkiego lotniska akurat do Holandii nie jechałem. Nie leciałem, ale również. Yy bardziej traktowałem nasze lotnisko jako takie, które służy do podróży takich, można powiedzieć, nietransferowych, ale czy to w kraju, czy też do pobliskich naszych sąsiednich krajów. To być może ta, właśnie ta, dlatego te tam, tam wędrowałem, z tego często korzystałem odbywane, z połączeń, nikt nie korzystał. połączeń czarterowych. Leciałem z Niemiec, leciałem na Ukrainę i z powrotem. I jeszcze raz podkreślam tak, że ważne były czartery. Natomiast trzeba stwierdzić, że nasze lotnisko e, przeżywa kryzys na skutek no, głównie braku zainteresowania od samego początku pani prezydent Hanny Zdanoski tym lotniskiem. Jej wypowiedzi były fatalne, jeśli chodzi o e, można powiedzieć przyszłość lotniska, ponieważ Czyli ona... Czyli to wina władz miasta, że... ona źle mówi o lotnisku, dlatego właśnie linie decydują się ale na... To nie chodzi o to, że źle mówi, ale poprzez y, y, tę mowę dawała świadectwo, że w ogóle nie chce działać na rzecz tego lotniska i oczywiście była stosunkowo bierna w tym zakresie. No, trudno powiedzieć, żeby miasto nie działało na rzecz lotniska, skoro uzupełnia stratę finansową, która sięga kilkudziesięciu milionów rocznie. Straty, straty będą na takich lotniskach na ogół zawsze. Traktujmy te, te, tego typu lotniska głównie jako środek... Komunikacji publicznej, do której trzeba dopłacać, tylko jest kwestia skali tej dopłaty. Jeżeli zrezygnowano ze starania o właśnie te loty czarterowe, bo w tym zakresie jest największy spadek, jeżeli no, nie udało się, a były pe pełne podstawy do tego, żeby lotnisko było bazą jednych, jednej z linii, to po to prostu wiadomo, prostu, że nie będzie. Że to, to wiadomo, w że, że w, w takiej sytuacji właśnie te koszty będą teraz bardziej rosły. Ale ja chcę zwrócić Państwu uwagę na jeszcze jeden element. Kiedyś na sesji Rady Miejskiej mówiłem, że trzeba wykorzystać nasze położenie także dla tego lotniska. A co lotnisko mówiło? Lotnisko mówiło za rządów Hanny Zdanowskiej, że autostrady są konkurencją dla lotniska. Wprost przeciwnie. Proszę zobaczyć. Modlin i inne lotniska wykorzystują połączenia, dowożą autokarami i dają taką ofertę tym podróżnym my, po to, żeby ich zachęcić. Natomiast, jest natomiast pan Rosicki na sesji próbował, próbował, próbował sobie żartować tego, a wprost przeciwnie, dzięki... Tym węzłom i dzięki tym układowi autostradowemu do Łodzi powinno się w promieniu co najmniej 100-200 kilometrów dowozić tych pasażerów. To powinno być w oferdzie. To nie jest tak, że to ma być, że tak powiem, nieskalkulowane. To może na, a nie być. jest też tak, że decyzja rządu o budowie centralnego portu lotniczego też będzie powodowała, że łódzkie lotnisko będzie margin marginalizowane, to jest, jeżeli chodzi o siatkę to połączeń. Jest, to jest wielka nadzieja i można by to w tym smutku wynikającym z tych działań szkodliwych pani Hanny. To akurat to ta decyzja jest, można powiedzieć, bardzo znamienna i jeszcze raz podkreślam. No, Ono całkowicie to lotnisko zniszczy lotnisko łódzkie. W, w żadnym wypadku. Przed momentem zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że ja to lotnisko traktuję po pierwsze jako możliwość wyjazdów e, takich naj, do najbliższych krajów, po drugie, e, dla lotów czarterowych e, i także dla przyjmowania wszystkich gości, e, którzy chcą, a zwłaszcza biznesmenów, którzy chcą skorzystać z tego lotniska, bo każdy biznesmen, który może Dolecić bezpośrednio do miejsca, to to miejsce traktuje jako potencjalne miejsce swojego inwestowania. Pan myśli, że w najbliższych latach lotnisko zyska nowe połączenia, że jest jeszcze szansa na to, żebyśmy latali do więcej niż no, tylko kilku miejsc? Musimy walczyć, ale jednocześnie wiadomo, i zawsze będę to powtarzał, że lotnisko musi być, tyle tylko, że to będzie większa strata, a autorem tej straty jest głównie Hanna Zdanowska. Prawo i sprawiedliwość domaga się odwołania Grzegorza Nity ze swojego stanowiska, czyli dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. Po zatrzymaniu i po postawieniu mu zarzutów. Czy rzeczywiście jest taki powód? Prokuratura nawet nie wnioskowała o areszt, o poręczenie majątkowe. Dlaczego w takim razie czegoś nie powinien zostać odwołany? Jak chcę przypomnieć, że takie wnioski formułowane były już od kilku lat, ponieważ specjalnie nie, nie zajmuje się kwestiami tego co prokuratura ma w stosunku do pana Nity. Natomiast ja i moi koledzy z klubu prawa i sprawiedliwości zajmujemy się tym, jakie skutki działań dla miasta są także pana dyrektora Nity, a szerzej całego tego aparatu, który... Powinien służyć efektywnym inwestycjom, a jest dokładnie odwrotnie. No, ale to ja zatrzymanie nawet, jednak ja... było głównym powodem, dla którego PiS zaczął apelować o odwołanie pana dyrektora. Czy znaczy, to akurat było wydarzenie, które także przypomniało, że wtedy, kiedy pan dyrektor no, prezentował taki swoisty, sarkastyczny stosunek do wszystkiego, od co się do niego występowało, to nawet była taka formuła dość prymitywna, to za tym szły olbrzymie straty dla miasta. Chcę przypomnieć, przepłatlane trasa WZ. Chcę przypomnieć y opóźnienia na dworcu fabrycznym, które kosztują nas również dopłatą wielu milionów. To już nie jest śmieszne, kiedy to na rachunek publiczny mieszkańców płaci się dziesiątki milionów tylko za to, że ktoś tego nie dopilnował. I ja nie przesądzam, bo wydaje mi się, nie, nie mam szczegółowej wiedzy, ale z doniesień medialnych raczej wnioskuję, że to co dotyczy obecnej relacji pana dyrektora NITY z organami ścigania, to jest jakaś tam drobna kwestia, Natomiast mnie interesują te duże kwestie, które starano się zamiatać pod dywan, a za które w pierwszym rzędzie nie dyrektor NIT, ale pani Hanna Zdanowska jest odpowiedzialna. Bo wie pan, przypomniało mi się od razu zatrzymanie, nie zatrzymanie, ale zarzuty wobec dyrektora Wąsowicza, byłego dyrektora MPK, którego zresztą pan bronił. Później okazało się, że zarzutów korupcyjnych został całkowicie po kilku latach ja, ja oszczelony. Wielo, wielokro... Czy to nie jest przy, przedwczesne po prostu? Ja wielokrotnie przypominam. Wyroków? Ja w ogóle nie feruję wy, wyroków, jeśli chodzi o pana te. Jeszcze raz podkreślam, że głównie zależy mi na tym, żeby wreszcie zacząć oceniać skutki i efekty działań całego tego aparatu, który stworzyła pani Danoska, Jeżeli od kilku lat apeluję i ostrzegam panią Danoską, że wydatkowaliśmy, chociażby na trasie WZ zapłaciliśmy 30 milionów za roboty, których nie wykonano, no to jest rodzaj swoistej no, bezczelności, że w ogóle się na to nie reaguje. I oczywiście, no, reakcja. Prędzej czy później będzie, ale odpowiedzialność za to spoczywa zarówno na pani Zdanowskiej, jak i w tych wykonawcach, których upoważniła do tego, żeby to robić. Natomiast, ponieważ ona jest bombardowana przy każdej sesji budżetowej, przy każdej sesji dotyczącej inwestycji infrastrukturalnych, więc na pewno będzie z tego rozliczana. No niestety, ja mogę powiedzieć na rzecz pana Nity, tak, dopóki działał. Po drugiej stronie, to znaczy na przykład był dyrektorem na kolei, na kolei to wtedy sprzeciwiał się pani Zdanowskiej. Dzięki temu, między innymi, jest dworzec, bo pani Zdanowska chciała odwołać przetarg i nie realizować tej inwestycji. Panita wtedy był po stronie kolei, no i wtedy kolej. Postawiła się miasto słusznie, zresztą na moją, za moją także namową. Pani radny, na koniec jeszcze, czy uda się powstrzymać budowę spalarni zwierząt na Rudzie Wirlowej? To no, decyzja, która na pewno oburzy mieszkańców okolic. Zresztą tam jest także szpital. Czy to już, już, już klamka zapadła? Ja jednoznacznie wskazuję w swojej interpelacji, którą także podpisała pani radna Wandel, która jest przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. Ta sprawa na pewno będzie omawiana na komisji, że podstawą naszej obrony jest. Jest uchwała ustanawiająca, uchwała Rady Miejskiej z 2009 roku ustanawiająca ten zespół krajobrazowo-przyrodniczy i tam są wyraźne punkty. Jeden z tych punktów i jeden z tych zakazów powiada, że na tym obszarze zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru, Celem głównym jest ochrona tego terenu i to jest podstawa Czyli do tego, żeby odmówić wydania decyzji. I jednym słowem będą walczyć o to, żeby ta spalarnia nie powstała. Dziękuję bardzo. Moim Państwu gościom. gościem był Włodzimierz Tomaszewski, radny Rady Miejskiej Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo Dziękuję. i do usłyszenia.